Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy waszą ulubioną serię, czyli wakacyjnie. Wakacyjnie w 2020 roku rozpoczynamy w Polsce nad Polskim Morzem, a dokładnie na Wydmie Łąckiej. W tym roku wakacje w sumie zaczęły nam się dość wcześnie, z racji, że już w marcu, mimo to, że mieliśmy jakieś zadania czy coś w tym stylu, to i tak te wakacje po prostu były wcześniej. Nie chodziliśmy do szkoły, mieliśmy tylko lekcje online albo coś w tym stylu, a tak to siedzieliśmy cały czas w domach, no ale jednak nie były to takie wakacje za granicą, dalej nie wiadomo, czy one się odbędą, czy też gdzieś nad morzem, czy też gdzieś w górach, to nie były właśnie takie wakacje. No i w tym roku postanowiłam, że tydzień wcześniej właśnie wyjadę, przed zakończeniem roku wyjadę sobie do nad Polskie Morze, bo w sumie dawno tak nie byłam z rodzicami nad Polskim Morzem i w ogóle, ale co, bez zbędnego przedłużania czasu rozpocząć pierwszy odcinek wakacyjnie. Wakacyjne pytania. Jeśli chodzi o wakacyjne pytania, to w tym roku zadałam wam je ogólnie na Instagramie, bo nie brałam z ostatniego odcinka wakacyjnie z zeszłego sezonu, tylko wzięłam, po prostu dałam ankietę na Instagramie i tam zadawaliście mi pytania, ale do następnego odcinka wakacyjnie zadawajcie pytania w komentarzu, to ja będę brała wasze komentarze i potem po prostu z nich będę wybierała pytania. A teraz mam z Instagrama. Pierwsze pytanie, masz zamiar gdzieś lecieć na wakacje, jak tak, to gdzie? Ogólnie miałam dwa plany na wakacje, tak takie większe. Najpierw miałam jechać na IFA do San Diego ze znajomymi na 3 tygodnie, jednak nie wiadomo, czy to się w ogóle odbędzie. Na razie szkoła w San Diego jest cały czas otwarta, ale zobaczymy, jak to będzie, czy w ogóle loty, czy granice się otworzą, także zobaczymy, jak to z tym wszystkim będzie. No, takie były plany, a później miałam jeszcze z rodzicami spełnić swoje chyba największe marzenie, z racji, że mieliśmy jechać do Ameryki Południowej, do Brazylii, do Rio, mieliśmy zwiedzić tam wszystko, no ale też nie wiadomo, jak sam w Ameryce Południowej jest, bo na razie chyba tam mają najgorzej aktualnie, jeśli chodzi o całą pandemię, ale zobaczymy. Na chwilę obecną plany wszystkie stoją w miejscu. Kolejne pytanie, ile miałaś lat, jak podróżowałaś, czyli pewnie obstałam, że tutaj chodzi, zaczęłam podróżować i powiem wam, że ja w pierwszą podróż pojechałam, jak miałam, poleciałam tak właściwie, jak miałam chyba 9 miesięcy, jak jeszcze chyba niespełna rok miałam, także bardzo, bardzo od młodych lat zaczęłam podróżować, no i podróżuję do dziś. Kolejne pytanie, z kim został Aro albo z kim zostaje Aro? I to w sumie różnie jest, z racji, że jeżeli na przykład z nami w podróż jedzie mój brat, to po prostu ten królik zostaje z moimi dziadkami, z moimi dziadkami, albo z moją babcią, albo z moim dziadkiem, albo z moją ciocią, także to różnie, a jeżeli mój brat, czyli Krystian, z nami nie jedzie, to on zostaje po prostu z Krystianem. Kolejne pytanie, czy jeśli spotkam cię w Łebie, mogę poprosić o zdjęcie? I jasne, jeżeli gdziekolwiek mnie spotkacie, czy jestem teraz w Łebie, czy będę później w Kołobrzegu, czy jestem też we Wrocławiu, to zawsze możecie podchodzić, bo ja zawsze sobie z wami robię zdjęcie, także jeszcze chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że odmówiłam zdjęcia albo coś w tym stylu, także podbijajcie, bo ostatnio coraz więcej osób podchodzi i ja właśnie lubię, jakby podchodzicie, także podchodźcie, jeżeli tylko mnie zobaczycie i się w ogóle nie krępujcie, nie wstydźcie, tylko po prostu podbijajcie, zbijcie piąteczkę i robimy jakąś fotkę czy coś w tym stylu. Kolejne pytanie, czy używasz samoopalacza? I powiem wam, że ja nigdy w życiu nie byłam w żadnym solarium, ani nie używałam opalacza, samoopalacza, ale powiem wam, że ostatnio z tym słońcem na przykład jest tak średnio, już się po prostu nie mogę doczekać, właśnie jak gdzieś pojadę czy coś w tym stylu. Teraz jeszcze tutaj na przykład nad Polskim Morze pogoda jest taka, że niby jest słońce, ale jest też tak chłodno, także ciężko jest się opalać, ale mam nadzieję, że już za niedługo się opalę, bo jednak 100% bardziej wolę takie opalone ciało niż takie blade, jak mam po zimie, po jesieni i po w ogóle po wiośnie, także po prostu czekam, aż wyjdzie troszkę słonka, aż będzie mogła gdzieś pojechać, żeby opalić to ciało opalę. Kolejne pytanie, kiedy tobie zaczęły się wakacje i kiedy kończą? No i mi zaczęły i zakończą się wakacje tak samo jak chyba 3/4 osób, które mnie oglądają, z racji, że po zakończenie roku mam w ten piątek, czyli 26 czerwca, a rozpoczęcie roku w tym roku chyba jest 1 września albo, no chyba 1 września? Tak, coś takiego, 1 września jakoś tak. Także tak samo jak wam i mi się zaczęły wakacje, ale tym razem wyjechałam sobie troszkę wcześniej. Zakończenia roku w tym roku nie mam, jedyne co, to trzeba będzie odebrać świadectwo i zapewne nie będzie mnie w piątek na odbieraniu świadectw, ale za to odbiorę sobie w przyszłym tygodniu. Po prostu jak już sobie wrócę, to wtedy odbiorę to świadectwo, bo i tak jakiegoś takiego większego zakończenia nie mamy niestety, także no trudno, ale jakoś tam postaram się odebrać to świadectwo. Przedostatnie pytanie to, czy w tym roku będziesz miała pasek na świadectwie? I nie, słuchajcie, w tym roku niestety paska nie mam. Niestety, nie wiem, zależy, czy komuś zależy na tych paskach, czy nie zależy. Mi osobiście na tych paskach jakoś nie zależy też na ocenach. Raczej najważniejsze są dla mnie takie przedmioty, które rzeczywiście mnie interesują. I z tych przedmiotów, które mnie interesują, mam takie oceny, z których jestem bardzo zadowolona. A średnia, która mi w tym roku wychodzi, to 4,6. Tak.
następne i już ostatnie pytanie, co robić w upalne dni? I słuchajcie, te dni pewnie jakoś się za niedługo zbliżą, w lipcu, w sierpniu, więc tak naprawdę chyba najlepszym wyjściem na upalne dni są oczywiście kąpanie się w basenie, jeżdżenie na jakieś takie, wiecie, publiczne kąpieliska albo coś w tym stylu, to jest takie najlepsze. Można też sobie zrobić domowe lody, jakieś lemoniady, czy coś w tym stylu, pobawić się na bitwę balonową, jakąś pistoletową, z raszaczem choćby się popsikać i wydaje mi się, że już macie jakiś pomysł na upalne dni. Wakacyjna stylizacja. Kolejną kategorią, tą co również była w zeszłym roku, jest wakacyjna stylizacja i tym razem po prostu Wam pokażę, co mam na sobie. Ja dzisiaj mam na sobie taką różową bluzę, ona jest po prostu, tutaj ma jakieś takie różne aplikacje, między innymi jakieś tutaj farbę, w ogóle jakieś takie przetarcia, dziury i bardzo fajnie ta bluza jest z Chaos. Dodatkowo do tego mam takie Mumfit spodnie i one są z Sinseya, pasek z H&M-u i pod spodem mam jeszcze koszulkę, taką jakby hiszpankę, coś w tym stylu ona jest z Zaful, a jeszcze tutaj muszelki i one chyba również są z Zaful, także taka stylizacja dzisiejsza. Wakacyjna piosenka. Wakacyjną piosenką jest piosenka, która ostatnio tak mi wpadła po prostu w głowę, zresztą odkąd ona wyszła, to ja cały czas ją męczę, z racji, że jest to piosenka Bubble Tea, piosenka, która przypomina nam o tym, co było przed tym całym wirusem, przez całą kwarantanną, pandemią i w ogóle. Także słuchajcie, piosenka Bubble Tea Quebo jest po prostu przecudowna i naprawdę ma cudowny klimat i ją uwielbiam, także pewnie ją jeszcze trochę pomęczę. Wakacyjne jedzonko. Z racji, że jestem nad morzem, to wakacyjnym jedzonkiem nie może być nic innego jak ryba. Taka, wiecie, taka nadmorska z cytryną, z jakimiś frytkami, z jakąś surówką. Taka jest po prostu najlepsza, ale oprócz tego coś, co mi się też bardzo kojarzy właśnie z polskim morzem, są gofry. I to są dzisiejsze dwa takie wakacyjne jedzonka, bo je uwielbiam i tutaj wydaje mi się, że ich się porządnie najem, żebym chociaż do następnego tutaj wyjazdu zapamiętała te gofry i tą rybę, bo uwielbiam, naprawdę uwielbiam nadmorską rybę, uwielbiam na takie nadmorskie gofry, także wszystko to mi się kojarzy właśnie z polskim morzem. Wakacyjna przygoda. Wakacyjną przygodą jest przyjazd tutaj, czyli właśnie na tą wydnę łącką. Łącka, jak wiecie, ja mam na nazwisko Łącka, nasza rodzina się nazywa ogólnie Łączcy, także dzisiaj jesteśmy na naszej wydmie, ale no to nie znaczy, że ona do nas należy, ale po prostu jest od naszego nazwiska, jak widzicie, to jest po prostu przepięknie, są to ruchome wydmy, największa polska pustynia i jest naprawdę, naprawdę prześlicznie, ale o tym możecie się dowiedzieć w vlogu, który będzie na kanale już niedługo z tego polskiego morza. Wakacyjny ulubieniec. Wakacyjnym ulubieńcem jest coś w sumie, chyba jeszcze na YouTubie tak nie za dużo o tym mówię, może kilka razy, ale w sumie osoby, które mnie śledzą na Instagramie czy na TikToku, to nie do końca wiedzą, że ja jakiś czas temu, a właściwie kilka chyba miesiąc, dwa miesiące temu, coś takiego, zrobiłam sobie trzeci mój tatuaż. Jak wiecie, ja mam dwa tatuaże. Proszę bardzo, jeden tatuaż, tutaj mam samolocik robiony z moją mamą, tutaj mój pierwszy tatuaż, czyli skrzydła, ale mam też, słuchajcie, mój trzeci tatuaż, który został robiony podczas pandemii i mam go tutaj, na kostce. Gdzieś tutaj zaraz Wam wkleję zdjęcia i jest to tatuaż palma i właśnie taką wakacyjnym ulubieńcem jest właśnie ten tatuaż, bo mimo to, że nie jestem nigdzie za granicą, to mogę sobie jakoś tak powspominać te palmy i w ogóle, bo jednak no, palmy są prześliczne. Ja zawsze moim marzeniem było mieć palmy na kostce, także wakacyjnym ulubieńcem jest właśnie ten tatuaż. Powiem Wam, że ten odcinek nagrywam go tak w sumie trochę spontanicznie i miałam zamiar w tym roku do wakacyjnie również dodać jakieś kilka fajnych na przykład kategorii, że wiecie, jak mam tutaj wakacyjne jedzonko, wakacyjny ulubieniec, to jednak jest tak naprawdę od początku, bo ja tą serię, powiem Wam, że nagrałam chyba od 4 albo 5 lat, niestety te stare serie już są po prostu ustawione na prywatne, bo jednak byłam tam trochę mała, gadałam jakieś głupoty i te filmy nie były najlepsze, może kiedyś je znowu wrócę na publiczne, ale aktualnie są po prostu prywatne i nie możecie ich oglądać, także macie chyba jakieś 3 albo 4 serie, jeśli chodzi o takie wakacyjnie publiczne. Reszta jest prywatna, ale może kiedyś je znowu, ale ogólnie to właśnie chciałam w tym roku też dodać nowe kategorie, ale z racji, że nagrywam tak spontanicznie ten odcinek, bo tak sobie pomyślałam, kurczę, fajnie by się tu nagrało wakacyjnie i stwierdziłam, że dobra, nagram, to w tym odcinku, słuchajcie, będą jeszcze kategorie, które były w zeszłym roku i nie będzie żadnych nowych, ale może na następne wakacyjnie postaram się wymyślić coś nowego. Zobaczę, mam kilka jakichś fajnych pomysłów i mam właśnie fajne jakieś takie kategorie, ale po prostu nie mam jeszcze wymyślonych, a chcę, żeby to wakacyjnie było fajnie, fajnie zrobione i tak też może trochę spontanicznie, właśnie tak jak teraz, w jakichś fajnych miejscówkach po prostu. No i co? I tak. Także tak tylko Wam i Was informuję, że w tym odcinku kategorii jest tyle, ile było w zeszłym sezonie, ale może w tym. Ale może w następnym odcinku już tych kategorii będzie więcej. Zobaczymy. Wakacyjne zdjęcie.
wakacyjnym zdjęciem jest zdjęcie, które mogliście już zaobserwować na moim Instagramie, bo pewnie jak to oglądacie, to już je wstawiłam. I to jest to zdjęcie zrobione na plaży, właśnie w Łebie, gdzie było prześlicznie, było pięknie, zachodzi. I ja tak zawsze mi się marzyło, żeby mieć takie zdjęcie właśnie w skoku, takim trochę tanecznym, trochę akrobatycznym, coś w tym stylu. I nie sądziłam, że mi tak ładnie to wyjdzie, skromnie mówiąc, ale no, zawsze chciałam mieć takie zdjęcie. I teraz je mam i bardzo mi się, powiem wam, podoba. I pewnie mogliście zobaczyć je na moim Instagramie. Jeżeli nie macie mnie jeszcze na Instagramie, to pamiętajcie, żeby mnie dodać, bo tam się udzielam najczęściej. Dodaję tam Instastory, dodaję tam zdjęcia, także wbijajcie, bo jak mnie nie ma na YouTubie, to jestem właśnie na Instagramie. Wakacyjny dowcip. Czas na kategorię wakacyjny dowcip i powiem wam, że w sumie zastanawiałam się, czy dodać ten dowcip, bo to zawsze było po prostu tak suche. Z tych żartów nigdy się nikt nie śmiał, a jedyne, co w sumie bardziej rozbawiło niż sam żart, to moje końcowe padum c. Także nie wiem, no ale dobra, i tak będzie żart, bo jednak to jest taki klasyk klasyków i dowcip też musi być. Żart znalazła moja mama, więc jeżeli będzie słaby, to pretensje proszę mieć do niej. A więc tak, wakacyjny dowcip. Jak często wymieniasz olej? Raz na 2-3 sezony. To co ty masz za samochód? Żaden samochód. Smażalnie w Łebie. Padł. Ale to było słabe. No i co, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek wakacyjny, to tak naprawdę dobiega on już końca. Wydaje mi się, że był trochę krótki, że jakoś szybko mi to wszystko poszło, ale zobaczymy, ile wyjdzie w montowaniu. No i co, ja już wam dziękuję. Widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku wakacyjnie. Wydaje mi się, że tych odcinków będzie teraz w tym roku sporo, bo ten rok dużo zmienił, jeśli chodzi o moje nagrywanie na YouTubie. Między innymi zaczęłam nagrywać bardziej regularnie. Jak wiecie, filmiki teraz są w poniedziałki i piątki, ale możliwe, prawdopodobne to będzie, że filmy będą również w poniedziałki, w piątki, tak jak było do tej pory, i w środę. Tego wam jeszcze nie obiecuję, nie mogę wam tego obiecać, ale właśnie chciałabym, żeby takie filmy wychodziły chociaż podczas wakacji na moim kanale, żeby były w poniedziałki, piątki oraz środy. A jak wyjdzie, to zobaczymy, ale takie są plany, jeszcze wam nie mówię, że na pewno tak będzie, ale właśnie chciałabym, żeby tak było. No i co, a ja już się w sumie z wami żegnam. Pamiętajcie, że jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie kanał, zostawcie także oczywiście standardowo już łapeczkę w górę, a my się widzimy już za niedługo. Do zobaczenia i cześć!